Cześć! Wiem, czekacie na aktualizację Top 5 tutaj na moim kanale. Dzisiaj lecimy z pierwszą turą, czyli opowiem Wam o 5 kosmetykach do demakijażu, do pierwszego kroku demakijażu, które na przestrzeni ostatnich miesięcy, roku, ostatnich tygodni sprawdziły się u mnie idealnie i które będę mogła Wam oczywiście dzisiaj polecić. Będą to kosmetyki z różnych półek cenowych, zaczynając od tych najtańszych, przechodząc do tych droższych, i będą to kosmetyki również zawierające większą ilość substancji pochodzenia naturalnego lub też bardziej profesjonalne, bardziej zaawansowane. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to od razu zaczynamy. No to lecimy z pierwszym produktem i będzie to kojący płyn micelarny z biofermentem od marki Shelly. Kto regularnie ogląda moje filmy, ten doskonale będzie już znał ten produkt, ponieważ opowiadałam o nim m.in. w Denku Kosmetycznym na początku, kiedy miałam taką miniaturkę, w niej się zakochałam, teraz mam dużą wersję, mam już kolejną wersję, także jestem absolutnie na tak. Dlaczego dzisiaj Wam polecam ten produkt? Po pierwsze, mamy tutaj 98,6% substancji pochodzenia naturalnego, więc jest to świetne rozwiązanie dla osób, które idą w tym kierunku i takich produktów szukają w swojej pielęgnacji. Mamy tutaj super substancje aktywne w składzie, m.in. bioferment z owsa 15% oraz aloes. I są to takie substancje aktywne, które nie dość, że będą pięknie oczyszczały skórę, będą też regulowały nasz naturalny mikrobiom, łagodziły i koiły, ale też wpływały na to, żeby skóra nie była przesuszona, żeby była w dobrym stanie, więc już na tym pierwszym etapie oczyszczania działamy w bardzo dobry sposób. Słuchajcie, ten płyn micelarny fajnie pachnie. Ja bardzo lubię ten zapach. Fajnie pachnie. Mamy tutaj pojemność butelki 250 ml. Całkiem fajne opakowanie. Jest to produkt wegański i teraz tak, nie podrażnia ani okolicy oczu, ani skóry na twarzy. A wiecie, że ja posiadam skórę wrażliwą i posiadam bardzo wrażliwe oczy, więc zwracam uwagę na to, żeby produkty, które będę stosować do oczyszczania, były przede wszystkim łagodzące, kojące, nie podrażniały, nie ściągały mojej skóry, działały już na tym pierwszym etapie na mikrobiom, na barierę hydrolipidową. Ten płyn to jest perełka, słuchajcie. Naprawdę świetny produkt. Nie ma tego szczypania, nie ma ściągnięcia, nie ma zaczerwienienia. Pięknie doczyszcza okolice oczu. Radzi sobie nawet z takim, powiedziałabym, bardziej wodoodpornym makijażem. Wystarczy troszeczkę tutaj dłużej przytrzymać wacik, żeby wszystko pięknie rozpuścić. Ja jestem absolutnie na tak. Ten płyn dostaniecie w sklepie internetowym producenta i będziecie mieć link w opisie. Ale dostaniecie go również w dwupaku na stronie Hebe i też Wam zostawię link w opisie. W bardzo dobrej cenie i to jest najtańszy produkt, który Wam dzisiaj pokażę. O ile się nie mylę, jest teraz, trwa na niego promocja, więc koniecznie sobie sprawdźcie, bo można go kupić naprawdę w bardzo dobrej cenie. Przypominam, świetne substancje aktywne, bardzo dobre działanie, bardzo dobre oczyszczanie, zero podrażnień, zero pieczenia, zero swędzenia, zaczerwienienia, ściągnięcia, świetne substancje aktywne w składzie. Ja jestem jak najbardziej na tak i gorąco Wam polecam. Drugi produkt, który dzisiaj chcę Wam polecić, jest to coś nowego w mojej pielęgnacji, ale zakochałam się w nim od pierwszego użycia. Naprawdę. Będzie on nieco droższy już od płynu kojącego micelarnego od Shelly, a mowa o hydrofilowym olejku do demakijażu twarzy i oczu od marki Slavia Cosmetics. Słuchajcie, co to jest za cudo? Jeśli lubicie w pielęgnacji stosować olejki, musicie przetestować ten produkt. I znowu, mamy tutaj kosmetyk do stosowania w pierwszym etapie naszego oczyszczania. Jest to olejek hydrofilowy, czyli łączymy go z wodą. Wystarczy odrobinę wymieszać z wodą i nałożyć na twarz. Chociaż ja polecam, żeby najpierw nałożyć olejek na brudną skórę, na makijaż, rozmasować go dokładnie, pomasować chwilę. Tutaj w okolicy włosów, oczy, pięknie, słuchajcie, radzi sobie z makijażem w okolicy oczu, ze zmyciem tuszu. Następnie moczymy nasze dłonie, rozcieramy tutaj paluszkami z tą wodą jeszcze ten olejek, a później go
zmywamy. Delikatny, przyjemny zapach, to jest tam chyba połączenie zielonej herbaty z imbirem, coś takiego, więc na pewno będzie Wam się przyjemnie go stosowało. Nie jest zbyt intensywny, więc to jest też taka wersja dla osób, które nie lubią bardzo intensywnych zapachów w kosmetykach. Ale słuchajcie, składniki aktywne, które tutaj znajdziemy. Mamy tutaj między innymi olej rzeżowa, opuncję fikową i ekstrakt szafranu. Ale są tutaj też inne substancje aktywne, które będą wpływały po pierwsze na prawidłowe oczyszczenie skóry, na usunięcie wszystkich zabrudzeń, na regulację mikrobiomu i regulację bariery hydrolipidowej, żeby już na tym etapie właśnie oczyszczania, tego pierwszego kroku, bardzo dobrze działać. Ukojenie skóry. Świetna opcja tak naprawdę dla każdego typu skóry, szczególnie dla osób, które lubią olejki w pielęgnacji, dla osób, które nie lubią takiej tłustości na skórze, bo tutaj formuła tego olejku jest naprawdę niesamowicie, słuchajcie, przyjemna. Jest delikatna, pięknie na tej skórze pracuje. Widać, że to jest bardzo dobrze dopracowany kosmetyk. Pojemność mamy tutaj 100 ml i 6 miesięcy przydatności. Bardzo, bardzo wydajne. Opakowanie szklane z pompką. Zresztą zobaczcie, piękne jest to opakowanie. Nowość w ofercie marki Slavia, ale myślę, że to będzie jeden z takich hitowych produktów, bo jak poznacie jego działanie i zobaczycie, jak pracuje na skórze, jak łączy to wszystko, co na tej skórze jest, jak łączy się z wodą i tworzy się taka właśnie ta delikatna emulsja, bardzo przyjemna. I to jak zmywa się ten olejek później już z twarzy i że nie ma tego efektu ściągnięcia, w ogóle zapomnijcie o jakimkolwiek podrażnieniu, szczypaniu, pieczeniu, nic takiego absolutnie tutaj się nie będzie działo. Naprawdę gorąco Wam polecam ten produkt i myślę, że będę też jeszcze o nim opowiadać nieraz. Trzeci produkt, płyn micelarny od marki Dermaceutic Oxybiom. Teraz wchodzimy na poziom tych produktów bardziej profesjonalnych, zaawansowanych i produktów droższych. Coś dla osób, które mają większą ilość gotówki i są w stanie przeznaczyć na produkt oczyszczający. Tak, bo ten płyn będzie kosztował gdzieś w granicach chyba 140 zł. Wiem, to jest dużo, jak na płyn micelarny. Ale tutaj mamy super składniki aktywne, jak między innymi fajne ekstrakty algi, niacynamid i nie tylko. To jest płyn, który działa na poziomie nie tylko oczyszczania w tym pierwszym kroku, ale już wzmacnia i regeneruje skórę i działa na mikrobiom skóry, czyli też reguluje jego poziom. Pięknie doczyszcza skórę, koi, łagodzi i nawilża. Świetny preparat tak naprawdę do każdego typu skóry, szczególnie sprawdzi się dobrze w przypadku skór wrażliwych i suchych, dla osób, które są na przykład po zabiegach różnego rodzaju, mniej lub bardziej inwazyjnych i muszą zadbać też o skórę na tym poziomie oczyszczania, więc to będzie dla Was idealny produkt. Naprawdę, słuchajcie, idealny produkt. Przepięknie doczyszcza skórę, bardzo ładnie ją koi i to się czuje w trakcie używania, że ten płyn właśnie będzie tak koił tą skórę. To jest niesamowite. Do tego regulacja tego poziomu mikrobioty, poziomu nadprodukcji sebum, ta regulacja BHL. Super, świetnie doczyszcza, drogi, ale wart zainteresowania. Oczywiście link do tego produktu też będziecie mieć w opisie, więc warto sobie wejść, poczytać na jego temat nieco więcej. Ale tak jak mówię, to jest propozycja dla osób, które lubią płyny micelarne, z kolei właśnie na przykład są po zabiegach różnego rodzaju i szukają takiego fajnego oczyszczania, ukierunkowanego, lubią marki profesjonalne i lubią bardziej zaawansowane składniki aktywne również w składzie. Ale tutaj musi się wszystko ze sobą fajnie łączyć. I w przypadku tego płynu micelarnego tak właśnie jest. Numer 4, Dermalogica. I słuchajcie, to jest w ogóle coś bardzo ciekawego, bo mamy tutaj niby produkt 2 w jednym, czyli mamy tutaj olejek o formule żelowo-lipidowej, co też jest bardzo ciekawe. I on ma za zadanie przede wszystkim dobrze doczyścić skórę, rozpuścić wszystkie tłuszcze, usunąć filtry na naszej skórze, które gdzieś tam pozostają, usunąć ten makijaż i wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ale też już w połączeniu z wodą zmienia się taką delikatną piankę i też działa na jeszcze głębsze doczyszczenie.
Bardzo fajne substancje aktywne w składzie. Zresztą wy wiecie, że ja bardzo lubię markę Dermalogica, właśnie między innymi za to, że korzysta z substancji aktywnych, które nie są aż tak bardzo popularne, ale przede wszystkim tak je łączy i tak komponuje swoje formuły, że mamy tutaj z jednej strony zaawansowaną pielęgnację, taką bardziej profesjonalną, do użytku domowego. Preparat, który absolutnie nie podrażnia. Można go stosować na okolice oczu i na całą twarz, na szyję, dekolt. Zresztą wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam pokazuję, właśnie tak możemy stosować. Co jest w jego przypadku ciekawe? No właśnie między innymi to, że on najpierw nakładamy go na twarz, masujemy, doczyszczamy, tak jakby usuwamy wszystko, co na tej skórze mamy, łączymy go z wodą i znowu masujemy i wytwarza się ta pianka. To jest w ogóle bardzo ciekawe, słuchajcie, bo ja nie spotkałam się jeszcze z takim produktem, który by tak działał. Bo zazwyczaj, kiedy łączymy olejek hydrofilowy z wodą, mamy ten emulgator, to tworzy nam się taka emulsja, a tutaj bardziej wytwarza się taka delikatna pianka. Ciekawe rozwiązanie, coś też dla osób, które lubią troszkę takie gadżeciarskie kosmetyki, no bo oczywiście to też jest droższy produkt. Mamy tutaj całkiem fajną pojemność, bo to jest, słuchajcie, 250 ml, a jeszcze Wam nie powiedziałam, w przypadku tego płynu micelarnego, który mówiłam przed chwilą, mamy dużą butlę, czyli tam jest 400 ml, więc tak jakby płacicie podwójnie za ten produkt, to też miejcie na uwadze. Przez to też jest bardzo wydajny, ale wydajność tego też jest niesamowita, bo to jest olejek, więc tak naprawdę wylewamy go odrobinę na zagłębienie dłoni i rozprowadzamy go na naszej twarzy, później łączymy z wodą, tworzy się ta pianka, no i niby można by było go stosować jako produkt taki dwa w jednym, czyli za jednym zamachem robić pełne oczyszczanie, chociaż ja, wy wiecie doskonale, jestem fanką dwuetapowego oczyszczania i będę zawsze skłonna iść w tym kierunku, że nawet jeżeli używamy tego typu produkt, to jednak ten drugi etap oczyszczania powinien się pojawić. Ale bardzo mnie zachwycił ten olejek. W ogóle on ma też bardzo ciekawy zapach, taki nieco charakterystyczny jak w przypadku produktów marki Dermalogica, taki lekko ziołowy, ale jest on też nieco intensywny, bardziej intensywny niż zapach olejku hydrofilowego od marki Slavia, więc tutaj też to zaznaczam. Niesamowicie wydajny, bardzo delikatny dla skóry, pięknie na niej pracuje, fantastycznie ją oczyszcza. Nawet robiłam, słuchajcie, takie testy, że sprawdzałam później jeszcze z wacikiem, jak to wszystko wygląda i było naprawdę tak. Dlatego jeśli lubicie kosmetyki marki Dermalogica, to zainteresujcie się tym produktem. Dermalogica posiada jeszcze w ofercie też hydrofilowy olejek Pre-Cleanse, chyba tak się nazywa. On też bardzo podobnie pachnie, chociaż moim zdaniem, szczerze Wam mówię, ja znam tamten produkt i wiem, że on jest hitem wśród wielu osób. Dla mnie ten jest lepszy. Ten jest zdecydowanie lepszy, dlatego właśnie go dzisiaj Wam polecam. Moje drogie panie i panowie, coś na zakończenie dzisiejszego filmu i coś dla osób, które lubią formułę bardziej takie smalec, masło, balsam, na pewno będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. I tutaj produkt od marki Hydropeptide, który też pokazywałam Wam w denku kosmetycznym, który u mnie zrobił wielkie wow. Mamy tutaj produkt zamknięty w tubce o takiej właśnie tłustej formule, niby balsam, ale niby taki, no powiedziałabym, taki smalcowaty, bardzo przyjemny zapach, opatentowany kompleks substancji właśnie lipidowych, oczyszczających, plus wiele innych świetnych składników aktywnych, które już mamy właśnie w takim balsamie. I znowu, idealne doczyszczenie skóry, zero podrażnień, zero pieczenia, swędzenia, przesuszenia, ściągnięcia. Bardzo dobrze sprawdzi się do każdego typu skóry, szczególnie skór wrażliwych, suchych, odwodnionych, mieszanych. Świetny produkt do zmywania makijażu wokół oczu, nie robi tego efektu pandy, kiedy tutaj sobie pocieramy. Nie musicie stosować wacika przy jego użyciu. Fajnie też łączy się z wodą, bo najpierw go nakładamy. Stosujemy praktycznie tak jak olejek, tylko mamy inną formułę, tak? Nakładamy go na skórę, masujemy, później łączymy z wodą, masujemy i zmywamy.
bardzo dobrze doczyszcza skórę. Te substancje aktywne, to jak on jest napakowany tymi substancjami aktywnymi, też sprawią, że można by powiedzieć wow, bo mamy tutaj już działanie nie tylko oczyszczające, kojące, nawilżające, ale znowu właśnie usunięcie tych filtrów, doczyszczenie naszej skóry, podziałanie regenerująco, tak właśnie odświeżająco. Działamy na mikrobiotę, działamy na regulację bariery hydrolipidowej. Wspaniały produkt, oczywiście drogi, ale wspaniały, niesamowicie wydajny, całkiem duża pojemność, super się go stosuje, tylko zaznaczam, jeśli zdecydujecie się właśnie na ten balsam od marki Hydropeptide, to przed użyciem polecam Wam tak dobrze wstrząsnąć tubką, tak ją troszeczkę zgnieść, żeby te substancje olejowe, te substancje, które znajdują się właśnie w formule tego kosmetyku, bardzo fajnie się tam wymieszały i dopiero wyciskamy. Bo jeśli zrobicie tak, że otworzycie tubkę i od razu będziecie wyciskać, to możecie zauważyć, że wyjdzie Wam oczywiście ta balsamowa formuła olejowa, ale wypłyną Wam też olejki. Więc warto tę tubkę troszkę, tak wiecie, popracować na nią, ścisnąć, troszkę ją tam pomieszać, żeby to wszystko się fajnie złączyło i dopiero wyciskać. Wow, po prostu cudowny produkt. Coś właśnie dla fanów bardziej zaawansowanych technologii, bardziej zaawansowanych kosmetyków, profesjonalnych, duża ilość substancji aktywnych, świetne działanie. No oczywiście drogi, ale wart swojej ceny. Podejrzewam, że osoby, które uwielbiają tanie kosmetyki, będą dzisiaj niezadowolone, bo pokazałam Wam tylko dwa takie tańsze produkty, chociaż one nie są najtańsze. Ale dlaczego? Słuchajcie, ja wyznaczam taką zasadę. W świadomej pielęgnacji pierwszy krok oczyszczania jest podstawą tej pielęgnacji. I to jest trochę taka ściema, że nieważne jaki kosmetyk użyjecie w tym pierwszym kroku oczyszczania, czy w tym demakijażu, bo on i tak ma zadziałać, jak ma zadziałać i tak dalej. No nie, bo Wy już na tym pierwszym kroku Waszej pielęgnacji musicie działać świadomie. Musicie działać odpowiednimi substancjami dobranymi do typu Waszej skóry. Musicie dobrze Waszą skórę oczyszczać. To muszą być substancje, które nie będą podrażniały, ale już na tym etapie oczyszczania wpływały na mikrobiom skórny, który jest bardzo, bardzo ważny i z którym żyjecie w symbiozie, ale też działały właśnie na ten płaszcz lipidowy, który znajduje się na skórze. Więc to doczyszczanie, oczyszczanie jest bardzo ważne. I jeśli macie taką możliwość, żeby przeznaczyć nieco więcej gotówki na tego typu produkty, to jak najbardziej tak. Oczywiście ja Was nie namawiam do tego, żebyście kupowali bardzo drogie produkty, bo to wszystko zależy od Was. Jaki macie budżet, na co możecie sobie pozwolić i na co Was stać. Ja w filmach top 5 podkreślam, że będę pokazywała produkty, które sprawdziłam sama, które sprawdziły się w mojej pielęgnacji i które uważam, że są warte polecenia. Z różnych półek cenowych, od różnych marek polskich i zagranicznych, z różnymi substancjami aktywnymi. Tak, żebyście Wy mieli wybór i mogli sobie zdecydować, czy wziąć tańszy kosmetyk, czy wziąć droższy kosmetyk. Na co jest mnie stać i czy to będzie kosmetyk dopasowany do typu mojej skóry. Także pamiętajcie proszę o tym. Linki do produktów, tak jak wspomniałam dzisiaj w filmie, będziecie mieć w opisie do tego filmu. Więc wystarczy, że sobie go rozwiniecie i tam macie wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli znajdę na moim blogu post z recenzjami tych wybranych konkretnych produktów, czyli jakie tam dokładnie są składniki aktywne, co zauważyłam, działanie, opisy, recenzje, analiza i tak dalej, wszystko też będziecie mieć w opisie do tego filmu i do kolejnych filmów, które zaraz będą się pojawiały z przedstawieniem właśnie top 5 kosmetyków, którymi warto się zainteresować i które u mnie bardzo dobrze się sprawdziły. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, widzimy się oczywiście w kolejnym filmie i dajcie znać w komentarzach, czy zainteresował Was któryś z tych produktów? Czy kupicie może któryś z tych produktów? A może już znacie któryś z tych produktów, stosujecie i możecie się podzielić Waszą opinią, bo Wasza opinia też jest tutaj bardzo ważna i może kogoś przekonać lub też zniechęcić do zakupu konkretnego produktu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, buziaki, do zobaczenia. Pa!